Weber. We care. Znajdujemy się w Lesznie na parafii świętego Józefa. Robimy dzwonnicę tutaj i ocieplamy ten budynek. Ogólnie by nie musiała być ocieplana, ale z tego względu, że bardzo krzywa była, bo to jest wylane z żelbetonu i musimy trochę wyprostować. Musieliśmy całą ścianę zagruntować płynem z weberowskim. No i klej pod styropian 111, no i klej na siatkę 121. Osiatkowany, zagruntowany i teraz kładziemy właśnie tynk elewacyjny Aqua Balance. Właściwości ma takie, że do niego się nie przyczepia żadne glony, nie robią się ściany zielone, nie? To jest budynek, który jest odkryty cały rok. Nie ma żadnego dachu. Czy przyjdzie deszcz z jednej, czy z drugiej, czy z trzeciej strony, wszędzie na ten budynek będzie zacinał ten deszcz. A ten Aqua Balance, woda się nie trzymie tego i to o to nam chodziło, żeby po prostu duża wieża, żeby to znowu za dwa lata nie ustawiać, nie poprawiać, malować, bo bez sensu, nie? Zagruntowanie ścian musi być, to oczywiście podkład kwarcowy, pod ten tynk musi być. No i rozmieszanie tego samego tynku, Aqua Balance i nakładamy na ścianę. Jeden nakłada, drugi zaciera. Bardzo ładnie się go rozciąga i bardzo ładnie się go zaciera. Taki nie jest tłusty. Silikonowy jest taki tłusty, tak się troszkę marzę, a ten jest taki fajny troszkę jak podmineralny, ale nie, oczywiście nie jest mineralny, nie? Ale tak fajnie się zaciera, bardzo ładnie do nakładania. Taki budynek jak tu jesteśmy w czterech, to jest prawie 300 metrów. Jakby tak normalnie, to my w czterech ważymy w cały dzień 300 metrów, czterech ludzi. Dwóch nakłada, dwóch naciera. To oczywiście tu jest trochę utrudnienia, bo tu jest prosta ściana, i są wypustki, tak zwane bonie, nie? Bonie są w innym kolorze, a ściana też w innym kolorze. No i to jest takie małe utrudnienie, nie? Także nie wiemy, czy nam ta bonia wyschnie, żebyśmy mogli drugą warstwę nakładać, nie? Mi się zdaje, że jednak ten Weber jest jeden z najlepszych. Jednak ten Weber tak się zrobi, to już widać, że jest na parę lat to. Na tarasach też byśmy tam kombinowali, żeby tam, o, może jakieś tańsze troszkę, nie? Podłożyć, nie? Nie sprawdza się to. Jednak musi być sprawdzony i no klienci, nie? Może troszkę coś tańszego, nie? Bo tam uszczypnąć trochę na towarze i jednak nie. Po dwóch latach wracają, że jednak musi być zrobione lepiej, nie? Siatkę, wszystko mamy z Webera. Cały ten system, nie? Co musi być pod gwarancję też, nie? Bo też dostaniemy gwarancję na to, nie? 10 lat nawet możemy dostać na ten budynek gwarancji, nie? No i też dużo z Webera mam korzyści z punktów, że ja praktycznie pół firmy ubrałem za punkty. Sprzęt na budowę typu pace, szpachle, to ja nie musiałem kupować przez 5 lat nic. Wszystko miałem z punktów. Spodnie, trzeba pochwalić, że Weber akurat z tego to bardzo dobrze jest. Unikalny tynk hydrofilowy Aqua Balance. Odporny na glony, algi i pleśnie. Trwały. Elastyczny. Wydajny. Ekonomiczny. Certyfikowany. Dostępny w ponad 250 kolorach. Technologia Aqua Balance. Naturalna ochrona przed porastaniem. Algi, grzyby i pleśnie nie mają żadnych szans. Zamów próbkę tynku Aqua Balance i sprawdź sam, jak to działa. Weber. We care.